Proszę Państwa, dziś będziemy mówić o gotowaniu. My, czyli Urszula Pawlik i Marek Mierzwiak. Muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie gotowanie to jest dziedzina tajemna. Udało mi się kiedyś ugotować wodę i na tym poprzestałem, bo kiedy chciałem zrobić kisiel, będąc na studiach, pomyślałem sobie tak, aha, jeśli jest napisane tutaj, że na pół litra wody trzeba wlać, pół litra wody trzeba wlać i oczywiście zrobimy kisiel, to myślę, ach, wleję litr, będzie więcej. Przez dwa dni kisiel mi się nie chciał ściąć i od tej pory zaprzestałem wszelkich eksperymentów w kuchni. Umiem podgrzać sobie obiad w mikrowelli, ale to wszystko. I patrząc na siebie w lustrze czasami, myślę sobie, człowieku, facecie, my jesteśmy chyba niedobrymi kucharzami. Albo może nie wszyscy jesteśmy dobrymi kucharzami. Czy kucharzami są faceci, czy bardziej kobiety nadają się jednak do kuchni? Panie Marku, statystyki i historia, raczej historia i statystyki pokazują, że to jednak prym wodzą mężczyźni. Dlaczego? Mają podobno więcej odwagi w eksperymentowaniu, więcej fantazji, mniej hamulców i ponoć natura wyposażyła panów w lepsze kubki smakowe niż panie. I daleko lepiej reagują na wszelkie niuanse smakowe niż my. To jest ta brutalna prawda. I jak przejdziemy przez historię, przez dwory europejskie, który król miał kucharkę? Żaden. Żaden, to byli każdy tylko kucharze. Każdy miał kucharza. Która restauracja należąca do tej światowej czołówki i odnotowana w najbardziej ekskluzywnych przewodnikach ma szefową kuchni? Żadna. W rankingu kucharzy, w tym współczesnym, światowym, na 10 mężczyzn jest jedna kobieta. Mówimy o pierwszej dziesiątce. I ona nie otwiera listy, ona raczej ją kończy, bo jest dopiero na 7 miejscu. I to dotyczy nie tylko kucharzy, to dotyczy również cukierników. To dotyczy specjalistów od sosów, bo tacy też istnieją. Już troszkę inaczej jest w tej chwili z barmanami, bo zdarzają się barmanki dobre, ale najlepsze koktajle, czy jak to się mówi, najlepsze drinki, najlepsze miksy są udziałem mężczyzn. Największe, najodważniejsze, najbardziej ryzykowne kompozycje smakowe, które się sprawdziły, to autorstwo mężczyzny, nie kobiety. I tutaj wracamy do tej książki, którą jeszcze nie przedstawiłem. Pyszne przypadki i niewiarygodne historie słynnych dań Łukasza Modelskiego, który w bardzo przystępny sposób opisuje, jak powstawały niektóre dania. Powstawały, robione przez mężczyzn. To jest ta właśnie książka, w której autor mówi, wiele dań, które my mamy i które my znamy, powstało przez przypadek, jak choćby sandwich. Hrabia, czy Lord Sandwich, grał w karty i był tak zapalonym graczem, że po prostu nie miał czasu na jedzenie, więc poprosił lokaja, przynieś mi coś do jedzenia. I lokaj przyniósł mu pieczywo oraz pieczeń. No ale jak można to było jeść widelcem, nożem i grać w karty? Więc lord szybciutko przekroił ten chleb na kromki, położył pieczeń, przekroił wzdłuż, zrobił takie trójkąty, no i jedną ręką jadł, drugą ręką trzymał karty. Tak powstał sandwich i
Wiele takich przypadków tutaj w tej książce jest opisanych. A druga książka, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, to książka Alicji Rokickiej Gotuj roślinnie. I tutaj są przepisy wegetariańskie. I wegańskie. To jest ten najnowszy trend w kuchni. Książka tyle, co zeszła z drukarni. Jeszcze pachnie świeżością. Ta też zresztą. W tym pierwszym przypadku mamy tę kuchnię tradycyjną i tradycyjne potrawy, a tu to, co się jadło w minionych epokach i co się jadło jeszcze pod koniec XX wieku. Natomiast druga książka to jest hołd tej bardziej takiej wymyślnej kuchni, która zdobywa coraz więcej entuzjazmów i która coraz bardziej oszczędza zwierzęta, na szczęście. No właśnie, ale tutaj w tej książce Pyszne przypadki autor bardzo przystępnie opisuje nam historię poszczególnych potraw, ale również te przepisy są skierowane do młodych ludzi. I on pisze, a może byś poszła do kuchni i zrobiła to i tamto. Nie gapiła się przez cały czas w telefon, tylko zrobiła na przykład jakąś potrawę, która zaskoczy twojego chłopaka albo twoich rodziców. I to nie wirtualnie, ale fizycznie. No więc właśnie, bo wiele z tych rzeczy my możemy zrobić sami. I historia mówi na przykład, jak powstały chipsy ziemniaczane, albo jak powstał currywurst, czyli kiełbasa z curry. I nie wiemy, że ona powstała po II wojnie światowej, kiedy Berlin był podzielony na 4 strefy i Rosjanie zamknęli Berlin, nie dopuszczając Anglików, Francuzów, Amerykanów do tego, aby ludność, która w tym Berlinie żyła, po prostu dostawała jedzenie. I alianci wpadli na pomysł, żeby zrzucać jedzenie z samolotów, zrzucali kiełbasę i zrzucali przyprawy, między innymi curry. I Berlińczycy zaczęli robić kiełbasy z curry, posypując te kiełbasy, i to się stał przysmak znany nie tylko w Berlinie, ale w całych Niemczech, a teraz na całym świecie. I właśnie takie przypadki tu są opisane. No, chociażby historia wpadki podczas pieczenia ciasta czekoladowego, które się spiekło z takim zakalcem i ludzie się tym tak zachwycili, że dzisiaj zajadamy się brownie, czyli niczym innym jak... A kucharka chciała to wyrzucić. Jak z zakalcowatym wypiekiem. I jak historia długa i szeroka, tak, mieliśmy albo takich wpadek kulinarnych całe mnóstwo, ale te najsłynniejsze potrawy, które dzisiaj królują w kartach, którymi się zajadamy, niekoniecznie powstały, niekoniecznie były dziełem przypadku. O ile kurczak a la Marengo, czy kurczak Marengo, upichcony po bitwie Napoleona po Marengo z jednego kurczaka, który ocalał, którego nie dobito, jest taką potrawą ad hoc. O tyle już dzieło innego kucharza z tej epoki, które nazywa się Bef Stroganow, bardzo nam znany, było wynikiem bardzo długich eksperymentów. I ten prawdziwy Bef Stroganow ma dlatego rosyjską nazwę, że powstał w Rosji i został wymyślony przez kucharza na balu u księcia Stroganowa w kokileczkach takich, żeby to można było łatwo i szybko jeść. I jak przejdziemy przez historię, to mamy takich potraw całe mnóstwo i mamy pod tymi potrawami podpisanych samych mężczyzn. Nie
bez kozery, cesarzem wśród kucharzy jest mężczyzna. Królem patelni czy królem kuchni jest mężczyzna. Twórcą menu obiadów czwartkowych u słynnego króla Stasia jest mężczyzna. I co było takim ukoronowaniem tych wieczorów u króla Stasia. Co i co August Poniatowski najbardziej lubił. Okazuje się, że on lubił baraninę, dobrze przyprawioną i dobrze wypieczoną. I drugą rzecz, która weszła do kuchni, już się tego dzisiaj nie gotuje, ale do II wojny światowej takim daniem ekskluzywnym były jarząbki nadziewane wędzoną słoniną w czterech smakach. I tenże kucharz to był kucharz, który był bardzo oddany królowi i który wymyślił również zupę wigilijną dla króla. I tu się bardzo zdziwimy, bo zupa wigilijna dla króla to nie był ani barszcz z uszkami. Zupa wigilijna dla króla to nie był również żurek. Notabene żurek żeśmy importowali z Niemiec, a konkretnie z Prus. Ale zaskoczenie, zupą wigilijną w Polsce na stołach królewskich, magnackich, szlacheckich była zupa migdałowa. Sprażonych migdałów. I ona królowała na naszych stołach aż do pierwszej wojny światowej. Potem zaczął się, wiadomo, głód i zrezygnowano, te wigilie były skromniejsze. Natomiast ten pan, który się nazywał Termo, on był bardzo oddany królowi i jak król Stanisław Poniatowski musiał, zmuszony był już do abdykacji, zamieszkał w takim małym dworku. On był jednym z tych, którzy go nie opuścili i był z nim do końca życia. I co gotował? Król cierpiał na tak zwany, między innymi, na tak zwany katar żołądka. To było prawdopodobnie jakieś schorzenie wrzodów żołądka i on mu przyrządzał najróżniejsze smakołyki na bazie kaszy, na bazie kleiku i w ten sposób wymyślił i wprowadził do polskiego przepisu leguminy, z które potem zamieniły się w to, co pan tak ładnie spaprał na studiach, w litrze wody, w kisiel. Także twórcą polskiego kisielu jest Włoch, który obsługiwał chorego króla. Ale na naszym rynku, na naszym firmamencie była również inna gwiazda. Gwiazda, która była ogromnym żarłokiem, był to pan Stanisław Czarnecki. Czym on zasłynął w polskiej kuchni? Przede wszystkim pierwszą książką kucharską, którą systematycznie napisał. Notabene Termo, ten kucharz króla Stasia, też swoje notatki później wydał. I ten z kolei nie znał umiaru. Był to szlachcic, bardzo zamożny, miał różne ambicje i postanowił z kuchni zrobić poezję. I na czym ta poezja polegała? Brał do tego albo ryby, albo najróżniejsze rodzaje mięs. Głównie to była baranina, słynny udziec barani
i wołowina, i wieprzowina, bo te trzy mięsa królowały na polskim stole. I eksperymentował z nimi na różne sposoby. Faszerując je szafranem, imbirem, piżmem, migdałami, i pieprzem zielonym, pieprzem kolorowym, kurkumą. No tym wszystkim, co było egzotyczne, drogie i co kosztowało majątek. No czy wyobraża sobie pan, bo mnie jest trochę trudno sobie wyobrazić, udziec barani, który jest faszerowany piżmem i posypany srebrnym proszkiem i podany do ciężkiego burgunda albo węgrzyna. Albo trudno to sobie wyobrazić. Co, a zjeść? No nie wiadomo. Właśnie. A kombinację wieprzowiny z szafranem, imbirem i do tego czosnkiem, to jakoś te smaki no, ze sobą nie bardzo konweniują, prawda? I jeszcze diabli wiedzą, czym on to przyprawiał. Olewał no, jeszcze, dla to mnie... musiał być jakiś sos przecież, prawda? No chyba sos własny, no. Jakaś no. absolutna egzotyka. Ja przyznam się, że ja tej książki nie widziałam na oczy. Ugotowanie dla mnie prosięcia z piżmem, plus jeszcze do tego obsypanie srebrnym proszkiem, no to chyba no nie bardzo by nam to smakowało. Ale chociaż niekoniecznie, proszę. Chociaż po winie, jak szlachta zasiadała, to im może było wszystko jedno, czy to był srebrny, czy jakiś inny proszek. No, powiedzmy sobie, natomiast ja sobie nie wyobrażam tego wszystkiego i pan Czarnecki miał to do tego, że im więcej przypraw w jednym, tym danie miało być bardziej ekskluzywne. No jeżeli do tego miał przypadkowych kucharzy albo przypadkowe kucharki, które się na tym wszystkim nie znały i dawały ile pasuje, no to mogły wyjść najdziwniejsze smaki. No ale nie wszyscy byli tacy. Był w historii najsłynniejszy kucharz, który, jak się okazuje, miał wpływ na kuchnię polską również, mimo że nie przekroczył nigdy granic naszego kraju. Był to Marie-Antoine Crémier. Kim był? Bardzo biednym chłopcem, urodzonym na przedmieściach Paryża w wieloletniej rodzinie, jako 14 i ostatnie dziecko. No, ojciec, który miał już całą tą czeredę, regularnie pozbywał się dzieci, wyrzucając je na ulicę. No, Marie-Antoine podzielił losy poprzednich dzieci i też się tak tułał po tych zaułkach Paryża. No, ale miał pewną cechę, wyjątkowy węch i to węch bardzo czuły. I podobno trafił do gospody, wokół której strasznie cuchnęło, ale z drugiej strony gospoda była na tyle fajna, że miała taką sionkę, gdzie się dobrze spało i gdzie można było się schronić przed deszczem. I według legendy on tą sionkę tak oporządzał, że w końcu właściciel gospody zlitował się nad nim i go przygarnął do siebie, do kuchni. I tam chłopak nie tylko dbał w tej kuchni o porządek, ale zaczął wtrącać się do garnków, a mając bardzo wyczulony węch, tu podpowiedział, tam podpowiedział, ponieważ bardzo głodował, cenił sobie każdy kawałek jedzenia i nagle pan w gospodzie, gospodarz miał wszystkie resztki, jak to się mówi, zagospodarowane i w którymś momencie pozwolił chłopakowi działać
na szerszą skalę. I chłopak ponoć zaczął od rewelacyjnych bulionów i od rewelacyjnych rosołów, gdzie tak kombinował resztki, ścinki, coś, co już by się nie przydało, że powstały z tego wspaniałe, takie bardzo sycące zupy. No, jak pan gospodarz się zorientował, co dalej, pozwolił mu działać na szerszą skalę. Czyli za co? Czyli zaczął robić drugie dania. Zaczął robić, można powiedzieć, drugie dania, ale robiąc te drugie dania na zasadzie eksperymentu, on wyczuł, że coś jest nie tak, miał ten głód wiedzy. I tu znowu legenda mówi o tym, że przypadkowo zabłąkał się do biblioteki i w bibliotece chłonął książki. Początkowo obrazki, bo nie umiał czytać. W każdym razie w wieku 14 lat nauczył się czytać i co go najbardziej fascynowało, fascynowała go architektura i natrafił na rzecz, która zrobiła rewolucję w kuchni, a w każdym razie w zdobnictwie na marcepana, na przepis robienia marcepana. I w którymś momencie namówił tego całego pana gospodarza, żeby mu dostarczył migdały, dostarczył parę jeszcze innych dodatków plus gęstą śmietanę. I eksperymentując z tym wszystkim zrobił świetny marcepan. Ale zauważył, że oprócz, że ten marcepan da się bardzo fajnie lepić jak glinę. I eksperymentując z marcepanem, zaczął tworzyć figurki. Najpierw pojedyncze, ale stwierdził, że skoro pojedyncze figurki można robić, to można je też jakoś zagospodarować. I podobno upiekł pierwszy spód ciasta, gdzie te figurki odpowiednio umieścił i mając bardzo wyrobiony smak i będąc bardzo oszczędnym, zmieszał masło z miodem, z wanilią i podobno z mielonymi migdałami, które wcześniej odpowiednio uprażył. I jeszcze do tego dodał coś, czego wcześniej nigdy nie stosowano w tortach, owoce. I w ten sposób stworzył pierwsze ciasto, które było tortem ozdobnym. Doszedł do takiej wprawy i tak się wyrobił, że zwrócił na siebie uwagę szefa ówczesnej dyplomacji francuskiej, księcia Talleyranda, byłego biskupa. I ten zaproponował mu ogromne pieniądze, a odpowiednio ogromne odstępne właścicielowi gospody, żeby przejąć do swojego pałacu tego zdolnego kucharza. I tak zaczyna się światowa kariera. Dał mu do kuchni nieograniczone środki, nieograniczone możliwości zakupu, wszystkiego, co będzie chciał i taki sztab ludzi, jaki jest mu potrzebny. I ten człowiek zaczął tworzyć cuda. Jego takim popisowym bardzo numerem to było jedzenie niespodzianka. Cóż to takiego było? Było to absolutne mieszanie smaków. Na przykład w kaczych żołądkach, odpowiednio doprawionych, ugotowanych, spreparowanych, umieszczał kulki w cieście
robione na pikantnie, z zupełnie innym mięsem. To do tego wszystkiego serwował dwa sosy, ucząc, proszę Państwa, proszę najpierw zjeść delikatnie tę pierwszą osłonkę. W środku będzie niespodzianka i niespodzianka była. No i eksperymentował również z konfetami, czyli z najróżniejszymi słodyczami. Zawdzięczamy mu między innymi piętrowe torty. Rysunek takiego gigantycznego tortu, który uchodzi za najpiękniejszy na świecie i najbardziej wyrafinowany, to jest tort, który zrobił na wesele czy na ślub Napoleona z Marią Ludwiką. Tort miał 9 pięter i liczył ponad 2 metry. Goście oszaleli, widząc ten tort. Każde piętro, to było piętro pałacu, przystrojone innym motywem. I co zachwyciło? Zachwyciły panie i panowie ubrani bardzo wymyślnie z koronkowymi żabotami i z koronkowymi krynolinami. To były figurki na tym torcie. To były figurki z marcepana mające koronkowe krynoliny. Nikt się nie odważył tego jeść, ale Marie-Antoine mówi, ależ spróbujcie, to się wszystko da zjeść. I czym były te koronki? Watą cukrową. To jest wynalazca waty cukrowej, ale nie tej, którą dzisiaj znamy. On to potrafił barwić wodą różaną, on to potrafił barwić fiołkami, najróżniejszymi rzeczami. No cóż, po raz drugi popisał się wkrótce potem na chrzcinach syna Napoleona, tego słynnego orlątka, gdzie zrobił równie wspaniały tort, przechodząc samego siebie. Sława się niosła. Kuchnia księcia Talleyranda była najlepszą kuchnią na świecie. Każdy się dobijał o zaproszenia, no ale wiemy, jak Napoleon skończył rok jego upadku, to jest również rok upadku Talleyranda, który się dość szybko pozbierał, ale nasz genialny kucharz wcale nie zamierzał na to czekać, aż Talleyrand znowu dojdzie do władzy. I co zrobił? Dał nogę z Francji, uciekł do Anglii i został tam nadwornym kucharzem późniejszego Jerzego IV, tego księcia regenta, na cześć którego jest nazwana Regent Street. I co tam zrobił? Tam zrobił pudding śliwkowy, gdzie był to pudding z prawdziwego zdarzenia. Śliwki były w rumie i do tego były tam takie drobinki masy z kasztanów jadalnych, które były do tego jeszcze zmieszane z owocami pistacjowymi i przybrane do tego wszystkiego tą jego słynną watą cukrową. No, ale sława szła wyprzedzając go i historia się odwróciła. Napoleon upadł definitywnie, został pokonany. No, oddziały sprzymierzone wkroczyły do Francji i w tym momencie car Aleksander ściągnął go, a w zasadzie tak nie musiał ściągać, bo kucharza powlekli pod Waterloo ze sobą czołowi dowódcy, generałowie, admirałowie angielscy. I podobno car zaproponował tak ogromną fortunę temuż biednemu chłopakowi, że on powiedział: dobra, jadę do Rosji. I tutaj w Rosji on parę
lat pracował i właśnie z Rosji pochodzi ten słynny Bef Stroganow i Rosja go zainspirowała do słynnego deseru, który dzisiaj uważa się za najlepszy deser na świecie, to jest deser Nesselrode. Kto to był Nesselrode? Książę rosyjski, który był jednym z głównych aktorów i głównym dyplomatą rozdającym karty na kongresie wiedeńskim. I car powlókł ze sobą pana na kongres wiedeński i on już gotował dla wszystkich głów koronowanych. I na uwieńczenie kongresu wiedeńskiego, gdzie Nesselrode właśnie był głównym negocjatorem, stworzył właśnie deser Nesselrode. Co to były? To były lody waniliowe i śmietankowe, przełożone bitą śmietaną, które były ułożone na takim spodzie zmielonych kasztanów z miodem. Polane to wszystko było czekoladą. I jak pan widzi, można opowiadać i opowiadać. Niestety fascynujące opowieści, cesarz, ale proszę powiedzieć, w jaki sposób zetknął się z Polską? No, więc właśnie na kongresie wiedeńskim byli również, była również polska magnateria, delegacja. Polska delegacja. I ten deser Nesselrode tak się spodobał, tak przypadł do gustu, że jak nosi legenda, książę Radziwiłł wykupił tajemnicę tego deseru za sumę w dukatach, złotych dukatach, i tu znowu legenda, stanowiącą dokładnie tyle w kilogramach, ile ważył tenże kucharz Marie Antoine. I przywiózł przepis Nesselrode, tego deseru Nesselrode do Polski, i deser Nesselrode królował na stołach magnackich i był obowiązkowym elementem na wszystkich wielkich ślubach, na wszystkich wielkich weselach, na wszystkich wielkich okazjach. Wspaniałe opowieści, proszę państwa, słucha się tego, no mogę powiedzieć, z otwartymi ustami i też śliniąc sobie wargi, bo chciałby człowiek czegoś takiego spróbować. Ale jeszcze na zakończenie dzisiejszej naszej rozmowy chciałbym, żeby pani przypomniała, skąd wzięły się te gwiazdki, myślę, bo to jest coś takiego, co świadczy o tym, że ta restauracja, mając te gwiazdki, jedną, drugą, trzecią, jest restauracją wspaniałą. Wiem, że w Krakowie są chyba dwie takie restauracje. No i żeby dostać tam miejsce, to trzeba zamawiać stolik z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a potem wziąć kartę albo gruby portfel, ponieważ kolacja tam na dwie osoby kosztuje ponad 600 zł. Do tego, jeśli dojdzie lampka wina, no to już mamy prawie 1000. Skąd wzięły się te gwiazdki? To jest zwyczaj wprowadzony stosunkowo niedawno. Zaczął się od oceny, od opisów restauracji przez krytyków kulinarnych. Zaczęto chodzić do restauracji i pisać artykuły o określonych daniach. Ponieważ zaczęło się coraz bardziej intensywny ruch turystyczny, zaczęto pisać przewodniki, gdzie dużym elementem tych przewodników była część kulinarna. Taką
największą gwiazdą wśród tych wydawców piszących o innych krajach, prowadzących turystów za rączkę poprzez muzea, zabytki i restauracje, był właśnie Michelin. I Michelin, żeby odpowiednio uhonorować restaurację albo zaznaczyć, że tam warto iść, zaczął oznaczać te dobre restauracje gwiazdkami. A Michelin to byli bracia, którzy produkowali opony i produkują do tej pory, przecież ta firma produkuje opony. Ale też mają wydawnictwo na swoim karku i potem przyjął się ten symbol i ten symbol został przydzielany tym najlepszym restauracjom, ale w jaki sposób? Ci krytycy, czy też ci znani gourmet, tacy smakosze, chodzą do restauracji anonimowo, zamawiają coś a la kartę i to potem oceniają. Jest to dość skomplikowany system ocen, bo tam się i wino, i sposób podania, i smakowo, i temperatury, i jedzenia, i wszystko. No i ci najlepsi spośród najlepszych dostają właśnie taką gwiazdkę, czyli ta gwiazdka w przewodniku, która kiedyś oznaczała, uwaga, interesująca restauracja, gdzie można dobrze coś zjeść, dziś znaczy, uwaga, świetna restauracja, tu na pewno dobrze zjesz. Tylko dobrze za to jedzenie będziesz musiał zapłacić. No cóż. Proszę Państwa, zachęcamy do przeczytania tych książek, bo naprawdę są bardzo ciekawe. No i zachęcamy do słuchania naszego podcastu, na którym to podcaście pani Urszula Pawlik snuje takie fantastyczne opowieści o wszystkim. Mogę tak powiedzieć, bo rozmawiamy o rzeczach trudnych, na przykład o obozach koncentracyjnych, ale rozmawiamy też o wspaniałych potrawach. I teraz myślę, że najwyższy czas po wysłuchaniu tego wykładu udać się do kuchni, zrobić sobie dobrą herbatę i kto wie, może jakiś wykwintny deser Państwo wymyślą dla siebie tak od razu. Albo przestudiować te książki zrobić modyfikacje na bazie tego, co już ktoś kiedyś przez przypadek wymyślił, albo na co wpadł długimi godzinami prac, psując mnóstwo produktów, zanim wyszedł deser, na przykład Piękna Helena. Kłaniamy się Państwu, zachęcamy do czytania i życzymy smacznego. No i do następnego spotkania. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego smacznego.